Teraz witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś otworzymy sobie kolejną pakę, paka z Odpalaj. Kolejna paczka ze współpracy, paczka do testów. Jak przy poprzednim zamówieniu ja wiedziałem, co w tym będzie, tak w tej paczce od nich akurat, no ja też będę zdziwiony, nie tylko Wy. Oczywiście zapraszam do linków w opisie, między innymi właśnie do sklepu odpalaj.pl, gdzie macie 20% zniżki z moim kodem ABES20. On również w opisie jest, także zapraszam serdecznie, zapraszam również na serwer Discord, z którym niedługo będziemy mieli konkurs. Z takich ważnych informacji to dziś, kiedy to oglądacie właśnie, jest ostatni dzień na wzięcie udziału w konkursie, który trwa w lutym i zakończymy go jutro, wyniki koło południa będą, a następny konkurs na marzec ogłoszę w niedzielę, czy jeszcze w lutym, i tam będą dwie nagrody do wygrania zamiast jednej, więc jeszcze lepiej. Także zapraszam Was do wszystkich linków w opisie i do zakupów na stronie. Także ja otwieram już pakę. Jest spora. Niby wiem, co tam może być, bo jednej pozycji jestem pewny na 100%, ale tak czy tak reszta będzie dla mnie pewną niespodzianką. Oj, chyba otworzyłem paczkę od dołu, ale to nieważne. A nie, jest dobrze. Klasycznie od góry bibułka. Mamy mnóstwo chrupek. Mamy sustosy. Bardzo chętnie przetestuję. Na kanale aktualnie sustos, z tego co pamiętam, jest tylko shorts. Także teścik się przyda na pewno. Tu mamy jakąś większą kostkę, ale z tym poczekajmy, bo tutaj mamy skarpety. I to dwie paczki skarpet. Aktualnie na stronie jest dalej taka promocja, że po prostu zamawiając dostajecie w gratisie skarpety. Chyba aktualnie. Muszę jeszcze upewnić się. Jeśli nie ma, to dam Wam teraz znać, jeśli się promocja skończyła. Choć ja jeszcze dostałem skarpety, więc podejrzewam, że jakieś mają. Jeszcze czasem mogą dorzucić. Dziękuję bardzo. Także oprócz kodziku zniżki możecie jeszcze dostać skiety. Choć, tak jak mówię, teraz ręki sobie nie dam uciąć, że ciągle trwa, więc lepiej to sprawdzić. Tutaj mamy petardy El Diablo. Petardki, które na kanale już testowałem od Super Powera, choć nagram sobie jakiegoś shortsa, nagram sobie krótki test na decybelomierzu, bo te petardy od Super Powera testowałem jeszcze w czasach, kiedy nie miałem w ogóle decybelomierza, więc tego testu brakuje, chętnie to nadrobię. Z większych kostek, bo tutaj żeby się dostać do reszty, to chyba muszę ją tchnąć. Klasycznie, bardzo fajnie wszystko zapakowane, chrupki, folia, wszystko się zgadza. Zapalniczka Odpalaj, na stronie oczywiście też są, i to jest żarówka. Wiem, że tutaj przypiro, ale to jest żaróweczka, bardzo fajnie. I ona, ta żarowa zapalniczka chyba nie jest droga, bo kosztuje jak wszystkie inne zapalniczki żarowe, które możecie kupić w jakimś osiedlowym sklepiku czy na stacji, więc spoko, że nie mają jakiejś zawyżonej ceny przez to, że jest jakby z ich logiem. Tutaj mamy kostkę, którą już pewnie dzisiaj idę przetestować. Jest to Black Cat od Jorge. 30 mm, 25 strzałów, świetna wyrzutnia. Bardzo mi się podobała i chętnie ją przetestuję, bo na żywo jej nie widziałem, tylko na filmikach i no nie mam testu. Tutaj mamy wyrzutnię Thunder King. Z tej wyrzutni hukowej od Triplexa również jest film na kanale, ale który ma już naprawdę ogrom lat. A tutaj jest z tych nowych wypustów, że tak ujmę, z tego co wiem. Zobaczymy. Na stronie jeszcze jest jeszcze tego trochę. Cena wydaje się być uczciwa jak za hukową kostkę aktualnie i za taką liczbę strzałów, więc zobaczymy. Tutaj zobaczę, co to jest w tym pudełeczku. A tak to już tutaj nic nie ma, w tych chrupkach nie ma, to odkładamy. Odłożę kostkę dalej trochę, proszę bardzo, a w pudełeczku, żeby nie było, że tu jakieś nielegalne F4, to proszę bardzo, to jest T1 i są to fontanny. Trzeba będzie się ugadać, spotkać się z kimś, kto ma
tutaj system i sobie potestować takie fontanny. Bardzo fajna rzecz. Nigdy w życiu nie miałem takiej scenicznej pirotechniki, szczerze mówiąc. Fajnie to wygląda. A tak jak mówię, pokazałem wam, żeby nie było, że tu jakieś nielegalne pakunki do mnie lecą. Także tak to się wszystko prezentuje. Mamy świetną kostkę Black Cat. Niedługo to jest na kanale na pewno. Thunder King, kostka hukowa. Tutaj mamy fontanny sceniczne. Dwie paki skiet. Sustoski oraz El Diablo, żeby nie było, że na kanale tylko sam efekt, to mamy też hook, chętnie to przetestuję, mam również resztę cukierków od Jorge, że tak ujmę, i na pewno test pojawi się na kanale. Także paczka mi się bardzo podoba, dajcie znać, na co czekacie najbardziej, może akurat któryś z produktów zainteresował was trochę bardziej niż inne i chcielibyście go zobaczyć jako pierwszego. Także dawajcie mi znać, chętnie przeczytam, co macie do powiedzenia. Jak dobrze wiecie, czytam wasze wszystkie komentarze, staram się odpisywać na wszystko albo zostawić serduszko, więc zachęcam. Zapraszam jeszcze raz do zakupów z kodem ABES20, który daje wam 20% zniżki na wszystkie rzeczy nieprzecenione, żeby nie było. Jak coś już jest na promocji, to wtedy już nie ujmuje się cena. Tak dla ścisłości. Zapraszam również na serwer Discord, zapraszam na mojego Instagrama oraz do brania udziału w konkursach. Tak jak mówiłem, dzisiaj ostatni dzień poprzedniego konkursu, w niedzielę startują nowe konkursy, dwie nagrody, także myślę, że warto brać udział. Trzymajcie się, cześć, już wam nie przedłużam.